Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Zanim jednak odkryjemy podziemia na Neapolu, spójrzmy trochę w górę i poczujmy klimat powierzchni ziemi, bo tutaj w tej części miasta jest zupełnie inaczej niż w centrum. Takie mamy chwilowe, przedchwilowe przemyślenia. Oczywiście nadal jest hałas, chaos i taki gwar wszechobecny, ale no jest tak sympatycznie i ładniej też na pewno. No sami trochę poczujcie tego klimatu. Wow! Tutaj już najróżniejsze zabytki, a my zmierzamy do celu. Mamy określone godziny zwiedzania, więc musimy pędzić. Minęliśmy ulicę Carbonara i mamy jeszcze trochę drogi przed sobą, więc zapraszamy Was na spacer. Teraz uwaga! Dżungla! Przechodzimy przez ulicę. Żyjemy! Tu i tak jest nieźle, bo jest wąziutka uliczka, ale jak jest kilka pasów, to nawet na pasach na zielonym świetle nikt się nie zatrzymuje. Skutery pędzą, nagle wyjeżdżają nie wiadomo skąd. No i trzeba się w tym odnaleźć. Tak, jeżeli ktoś chce wypocząć, to myślę, że Neapol nie jest najlepszym miejscem, ale jeżeli chcecie czegoś ciekawego doświadczyć i poobserwować trochę inne życie, to myślę, że naprawdę jest warto. Ten górny Neapol tętni życiem maksymalnie, więc teraz mocnym kontrastem, dlatego na pewno będą te podziemia. Dzisiaj mamy zwiedzać dwa rodzaje katakumb. Jedne z drugiego wieku, drugie z piątego wieku naszej ery. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Dym, spaliny tutaj mieszają się z owocami, wszystkie zapachy świata. Zabytki, chaos, wszystko tu jest naraz. To jest kasa biletowa gdzieś, czyli to chyba jest jakiś zabytek. I wszędzie jest mnóstwo kapliczek, nawet u nas na prawie albo po prostu tak studenta, jest popularna. Aha, bo tutaj jest w środku kapliczka, tak? Tak. No tak jest. I tak, w takich zakątkach nieoczywistych czasami. Tak, na każdym kroku. I kolejowa, nie? No tak, są mocno przywiązani tutaj do wiary. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że butelka filtrująca to był świetny zakup na podróż. I nerki również, wszystko jest pod ręką, wygodnie i na oku cały czas. Jest też tu dużo punktów, w których można nalać wodę. Tak jest, no właściwie. A, no i smaczna jest woda, nie? W różnych łazienkach, jak napełnialiśmy w kranach, to naprawdę jest spoko smak. Jak byliśmy w Porto, była taka chlorowana mocno, bardzo mocno, nawet przez ten filtr, jak przeszła. Łyk wody, idziemy dalej. Ale jaki tu jest plac piękny i uwaga, na wprost wielki most, ogromny. Dobra, a my wchodzimy tutaj, dowiedzieć się, czy wejście jest przez kościół, chyba tak. Jesteś gotowa na to? Bo to może być jakieś mroczne, tajemnicze, nietoperze, szczury. W ogóle ubraliśmy świetne obuwie do zwiedzania katakumb. Założyliśmy, w co ubrałeś klapki? Założyliśmy, ja ubrałem. Nie. Też mam klapeczki, nie, bo jest tak gorąco. Tak. A tak się prezentuje wnętrze tego kościoła. Ogromne, przeogromne. Wydaje mi się, że tam jest właśnie wejście do podziemnej części. Dostaliśmy bilet za okazaniem karty Artycard i okazuje się, że jeszcze na tych biletach możemy odwiedzić jedno miejsce, także wybierzemy drugie się. Drugie katakumby. Teraz tak patrząc na mapce, jesteśmy przy dwójeczce, a do jedynki będziemy się jeszcze później wybierać, a dwójka to jest Basilica Santa Maria della Sanita i katakumby San Gaudioso, do której zaraz wchodzimy, jeszcze chwilkę musimy nie, poczekać. Nie, jedynka to jest... Tak, ja mówię o dwójce, aha, teraz a do jedynki będziemy potem się kierować i to są katakumby San Gennaro. Tak jest i Basilica San Gennaro Extra Moenia. Tutaj już też czeka nasza grupa i za chwilę wyjdziemy prawdopodobnie z przewodnikiem.
Mamy tutaj przewodnika angielskojęzycznego. Jest też włoski równocześnie i tak, są dwie grupki. Są dwie grupki wycieczkowe i właśnie wchodzimy. Tak mi się wydawało, że tu wchodzimy. Ale to jest ołtarz. A to jest ołtarz. Czyli jednak, a to jest wejście. No to już wygląda epicko. To wejście. Mhm. Zapraszam. Okej. Ty na schodach uważaj, kochanie, nie by dzisiaj Ada prawie spadła ze schodów. I zamknij na stół. Ale to jest chłodno. It's your first time here? Yes. Have you ever seen catacombs before? No. Yes. Who said yes? Palermo. Okay. I cappuccini. Cappuccini. San Gennaro? San Gennaro. Right. Okay. So you have to know the catacombs in Naples are completely different compared to the catacombs in the rest of the world. No dobra, zaczynamy nasze zwiedzanie. Pan powiedział, że jeżeli nie dotykamy żadnych ścian, bo wszystko jest freskiem, a jeżeli coś nie jest freskiem, nie wygląda na fresk, to też jest fresk. A ściany są zrobione, wydrążone, te tunele są wulkaniczne. Tak, ze skały wulkanicznej. You can see the original entrance to this room. So all the walls were completely repainted by Giovanni Balducci. And at the end of the gallery, I'm going to show you the skull of the painter, the only poor man buried in this place. If you look to the walls everywhere, you can see remains of frescoes. So you can try to imagine how different was at the entrance to find frescoes everywhere along the walls. It was completely different. And this is the most important room. This is the cubiculum of San Gaudioso. I told you we're not underground, not yet. If you look at your back, you can see this is the only room with the original entrance from the little church. So you can see we are not underground, we are beside the crypt. But now we're going to see the Scolatura practice. I'm going to try to explain the Scolatura practice. You know, it's very hard to explain the Scolatura in Italian. So you can try to mention in English. Now, we're going to see the lower level of the catacombs, the place where they did the Scolatura practice. I told you it was a terrible practice. It was a fast process for the decomposition of the dead bodies. After a few months, they found just the little remains. For the small bodies, for the big bodies, maybe 9 months or 1 year. But after 1 year, they found only the bones. Tak naprawdę, że teraz wchodzimy pod ziemię. Tak, byliśmy na poziomie tutaj katedry. Ale bardzo zrozumiałe, bardzo zrozumiałe. Tak, da się wszystko zrozumieć, naprawdę. Tylko, że nie wyrabiamy tłumaczyć. Zagłuszają. Now we are underground. And we are under the crypt. There are 3 rooms and each room has a trapdoor. There you can see the connection with the little church. Because after the funerals, the dead bodies were lowered through that hole and placed sitting into these niches to be drained and dried. In the lower part of the niches, there were pots to collect the body fluids. And to make the process easier and quicker, the workers used to make punctures in the dead bodies. So they made big holes in the dead bodies and then they pressed the bodies to go out all body fluids, all organs and all gases. I told you it was a terrible practice, so you can imagine the smell down here and all the liquids coming out from the vases. So many liquids of the dead bodies were absorbed by stone. And it was really dangerous for the city of Naples. Mam takie porównanie, że wystawa Butterworth, na której byliśmy, była bardzo spokojna. Tutaj wystawy nie ma, ale wystarczyło posłuchać o tym, jak te ciała były przygotowywane. No masakrowane w sumie. Ludzie wierzyli, że szybciej pójdą do nieba, tak. Jeżeli przejdą pewnie ich ciała po śmierci przez ten proces. Więc właśnie bardzo dużo za to płacili jakaś księżniczka z niedużej miejscowości, z kampanii. Książę. Ja zrozumiałem, że książę. Usłyszałam. A nie princes? Prince, sorry. Jakby w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze 3 Prince. Miliony euro. Tak. Za to, żeby właśnie tutaj być pochowana. To polegało na tym. Byli ludzie chowani pod ziemią. Tak, biedniejsi na ziemi. Tutaj był przygotowywany proces, o którym właśnie pan mówił. To były sadzane ciała. Przebijali takim młoteczkiem je w kilku miejscach, żeby szybciej krew wypływała i dociskali je, wyciskali je.
i żeby to wszystko spływało. I tutaj pracownicy, którzy to robili... Właśnie, to nie była zwyczajna praca, tak. Tylko ludzie robili to za karę, że byli to więźniowie. Niewolnicy, jacyś tam więźniowie i tak dalej. Tak, bo jakby przygotowywanie tego procesu i praca przy tym, po prostu w ciągu 5 dni ci ludzie umierali potem tak. od... Przez epidemię, różne zarazki i tak dalej. No i bogaci ludzie płacili za to, że ich przebijali tu młoteczkiem, wszystkie płyny z nich wypływały, ohydne i tak dalej, gazy. Pieniądze szły na kościół, pieniądze szły a ludzie wierzyli, do kościoła. Przez to, że właśnie przez tak. ten proces szybciej ich ciało się rozłoży, więc szybciej pójdą do nieba. I mnichowie chcieli jak najwięcej ciał, bo wtedy jak najszybciej kasy się po prostu natrzepie i się buduje szybko kościoły. No i tylko czaszka była dla nich najważniejsza, więc czaszkę brali na górę do kościoła, a tutaj reszta ciała po prostu sobie gniła i kości wrzucali do tych tutaj sanktuariów, takich wnęk też. Jednak Włochy da się odwiedzić, nie obżerając się przez cały dzień, tak. bo dzisiaj dziwna. Jakoś straciłam apetyt. Ja też jakoś. I teraz powoli wychodzimy z tego strasznego miejsca. Czyli tutaj był wykonywany ten straszny proces, tam wyżej... Tutaj, tędy, przez ten otwór z kościoła... Tak. Były zrzucane ciała. Znaczy... Obojętnie, czy byłeś księciem, czy nie księciem, to cię tu po prostu wrzucali na glebę. A teraz idziemy do tej części, którą wam pokazywaliśmy przed chwilą, czyli te obrazy takie bez głowy, z samym ciałem. Tam było chowane ciało, a teraz idziemy jeszcze wyżej do kościoła, żeby pokazać wam ekspozycję właśnie tych czaszek. Ta wystawa jest jednak tutaj, nie w kościele, w sumie nie, to jest, okay. nie, trochę. To jest na poziomie już kościoła. It's possible to see the original remains. Unfortunately, we can see just the back part. All the front parts came down over the centuries because of the humidity. You can see the rest of the body was a painting on the wall. We start from this one because it's a clear message at the entrance of this place. What's the message? The death wins over the hourglass, time, the book, knowledge, scepter and crown, power and money. In front of the death, we are all the same. There's no differences. We can call this fresco Memento Mori, remember to die. It's the only one composed by all the bones. But I have to say, each bone comes from different bodies. It's a terrible collage made by the monks. So with all the bones coming from the graves, they created the garden of the gallery. You can see, he's there, he's watching the skulls, he's stopping their souls down here. It's like at the door or something. You can see there is a column on our left, and he has the scythe in his hand. The typical weapon of the death. Na koniec widzenia pan powiedział nam, że wszystko to, co obserwujemy, jest dzięki lokalnym mieszkańcom tak naprawdę, bo jesteśmy w bardzo biednej dzielnicy i to właśnie na Apolitańczycy zrobili taki projekt społeczny całkowicie. To było na początku 5 wolontariuszy, kiedy odkryli właśnie to miejsce, żeby właśnie je odrestaurować i pokazać światu. I mają mnóstwo problemów z tym, żeby wprowadzić tak. tutaj takie muzeum. Mają straszny problem z Watykanem, bo... Bo właśnie właścicielem nie jest na tylko Watykan. I no właśnie jakiś taki problem komunikacji na pewno i Watykan chyba chce tam jakoś na No 50%, tak, z tego co zrozumiałem. Tak, no i oni tutaj właśnie, że nie są w stanie jakby póki co to utrzymać, tak. bo dopiero od 10 lat taka to by można odbyć. I oni wszystko to odrestaurowali sami, no po prostu i nie mają kasy. Na I tyle, żeby. Od 5 wolontariuszy, a teraz jest 40 pracowników. I pan poprosił, żeby to też popromować to miejsce, ponieważ jest bardzo cenne dla nich. Tak, i żebyśmy zapraszali ludzi tutaj, ponieważ dzięki temu no, jest możliwość w ogóle zwiedzania tego miejsca i oni włożyli pracę, żeby to zrestaurować. I odwiedzić. I na tym samym bilecie można odwiedzić dwa miejsca, także tak. teraz się wybieramy jeszcze na do innych kataków. No ale właśnie jestem pod wrażeniem, że tyle lat. Tak. Że tak naprawdę dopiero teraz. To są czaszki, ale ja nie rozumiem tego, ale one są po prostu w tamtą stronę? Tam była twarz? Nie, tu była. To jest tył głowy. To są tyły głowy. To są tyły głowy? No w sensie wiesz, no tak jak teraz, nie? No to jest tył głowy. A co z przodem? Urwało się tu wszystko? Nie wiem, no prawdopodobnie może No tak, no bo to było podobno zalewane, nie zalewane. Ale niesamowite, że te freski naprawdę się utrzymały. Tak, freski się zachowały. I to nie ten Gaudioso, tylko ktoś inny, nie? Bo on malował freski. Pracował jako wolontariusz tutaj i jakby nie zarabiał na tym, ale jako jedyny biedniejszy człowiek jest też tutaj. Tak, bo nie stać. Znaczy płacił jakby swoją pracą, swoimi malunkami tutaj w katakumbach za miejsce tutaj, bo nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wydać 3 miliony euro. Ichniejsze na miejsce właśnie w katakumbach, bo nie był żadnym księciem ani nikim tak bardzo ważnym i to jest właśnie
tutaj jest przedstawiony jako goły szkielet, nic nie ma. I podobno tutaj w tym ręku trzymał paletę do malowania, tak, tylko wtedy. Tak, aha. No właśnie. I to jest jedyny taki z biedoty, powiedzmy, z normalnej, po prostu normalnej człowiek, a nie książę. To jest ta księżniczka. I to rzeczywiście była księżniczka, która wydała te 3 miliony żydów. Tak, to jest ta księżniczka. Tamta część to jest jedyny jakby taki szkielet, który ma kości prawdziwe. Ale to nie jest jakby od jednej osoby. Tak, to jest w ogóle, że to jest straszny kolaż zrobiony przez mnichów, żeby niby straszył ludzi, którzy tutaj chcieli przychodzić. Kosę. I tak. To jest jakby tutaj śmierć jako jedyna na tym. I że on trzyma ich duszę. Nie wypuści tych duszy właśnie. Masakra. I pan nas prowadzi jeszcze do kolejnego miejsca. Wyszliśmy na zewnątrz w końcu. Tutaj jest. Aha, bo tu my jesteśmy pod tym wiaduktem wielkim, tak? Nie. Tam to była droga. Nie, to jest. No, a to jest droga. To jest taki łuk. No przecież jeżdżą tam. Nad tobą. Tak. Ja bym szczerze powiedział, że dla mnie już by wystarczyło tych katakumb, ale są jeszcze podobne drugie. Podobne są zupełnie inne. Tak, także warto zobaczyć, ale już wystarczy. Naprawdę. Także ten kościół jest przepiękny, pełno zdobień, ale jak zna się dokładnie i dogłębnie tą historię powstawania tego kościoła, to jakoś tak się inaczej na niego patrzy. Tak, jakoś tak. O. I to jest ta biedniejsza dzielnica właśnie, która no, nie słynie z tego, że no, jest to taka powiedzmy dawna nekropolia Neapolu, trochę dalej od centrum. Ale jest mniej turystyczna, ale podobno warto odwiedzić, że jest nadal dużo. Tak, jest bardzo dużo zapytków, tylko że jest po prostu zaniedbana. Działać. Dokładnie, ale no, jest bardzo bogata kulturowo. Więc ja was jeszcze zabiorę na szybki spacer po Sanicie, żebyście poczuliście już centrum Neapolu, teraz poczujecie obrzeża, jak to wygląda wszystko, jak tutaj miasto żyje. Ruch jest taki sam jak w centrum tak naprawdę, ale mniej jest turystów. Owoce morza na słońcu strasznie brzydko pachną. Tutaj może przejdę, może nikt mnie nie przejedzie. Okej. Okay. A nie wierzę! Trafiliśmy na zakupy balkonowe. Ale fajnie. Czytałam o tym, ale nie widziałam tutaj jeszcze. Pan autem podjechał. Pan podjechał autem. A tu dalej takie widoki. Chcemy jeszcze wyżej, jakie schody tu są, widzisz? Wow. Po zakupach. Nie trzeba wychodzić z domu. Czad po prostu czad. O, tu się świetnie chodzi. Ekstra. Chodniki są, ale w większości zajęte przez samochody. Tu akurat skuterki obok, więc nas osłonią nieco. Ale jest szaleństwo. Zobaczcie, w tym brudzie to wszystko obdrapane, takie ten, ale to jest taki klimat jakiś niepowtarzalny właśnie. Ta dzielnica mi jeszcze bardziej włosko niż reszta Neapolu, na pewno bardziej niż centrum wygląda, bo no tutaj w ogóle jest mniej turystów, a więcej właśnie takich lokalnych mieszkańców i często widać, że z domów wychodzą, gdzieś tam załatwiają swoje sprawy. Często domy są w ogóle tutaj na parterze tak otwarte, jakby. Nawet jest część, która jest w ogóle otwieralna, taka, że właściwie szliśmy obok czyjejś kuchni, tak jakby aneks przy ulicy. A uliczki są piękne, malownicze. Nie, naprawdę, no klimat boski. O ja, to królewna ścieżka 7 krasnoludków jest tam tutaj. Mnóstwo takich dekoracji. I śmieci. Nie myślałam, że coś kolorowego. No tak, no śmieci niestety wszędzie, pełno. Ale kwiaty piękne, pranie piękne. Tak zajrzymy na balkonik nieśmiało. Skutery przeurocze. Nie, no jest czadzior. A i upał wielki. No i niestety, no nie, to tego nie. Nie przyjmuję do wiadomości. Rafał się uparł, że idzie po chodniku. Nie, dobra, nie da się momentami. Tutaj się da dopiero. Poparkowane samochody.
i zablokowane przejścia. Jakie balkony! Nie, no jest przeuroczo. Takich, mnóstwo jest takich perełek, no taki odrapany mur, a to jest akurat krzyż, ale też taki kolorowy, kwiecisty. Balkony są bardzo udekorowane i też takie nietypowe miejsca czasami. No i dużo tych kapliczek. Aha, tu nie przejdę. To nie przejdziemy znowu. Wchodzimy na bardzo bezpieczną ulicę, gdzie za zakrętu w każdej chwili może ktoś wyskoczyć. Ale trzeba się przestawić. Ja już się jakoś tak czułam w ten klimat. To bloczki sporawe. Dobrze idziemy? Prosto jeszcze? Okej. Mamy chodnik, wow. A, i są wysokie krawężniki. Myślę, że na podróże z dzieckiem to może być kłopotliwe. No i też jest sporo poziomów, więc czasami trzeba pokonać albo po prostu dużą wysokość idąc pod górę, albo mnóstwo schodów, więc no jest taki, na taki aktywny spacer. Fajne miejsce, ale właśnie z wózkiem, jak tak myślę, to może być kłopot. Oczywiście jest wszędzie komunikacja miejska fajna. Jeszcze autobusem nie jechaliśmy, co prawda metro spoko jeździ. Z tym, że no, my właśnie też traktujemy taki spacer jako atrakcję samą w sobie i też właśnie zupełnie inaczej doświadcza wtedy miasta na boso, w klapeczkach. Tutaj też bardzo nisko latają samoloty, jesteśmy niedaleko lotniska. No i co? Te śmieci, mnóstwo, to jest strasznie przykry widok. Tu i tak jest nieźle w porównaniu z tym, co nas przywitało. Ja wiem, że tak wchodzenie w bramę to może nie bardzo atrakcja. O nie, jednak warto było. Zobacz. Cykor, cykor. Pana się przestraszył. Nie wiem, że to może prywatne, ale jaki widok. Tak. A teraz odwracamy się i uciekamy. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak może to wyglądać, jak ja się tutaj zachowuję i odnajduję, że tak beztrosko, naiwnie wręcz. No ale jakby teraz wszystko mamy pod kontrolą, wiemy co się dzieje i tak dalej i uważamy bardzo na siebie. A ja chciałbym powiedzieć. Zaraz, zaraz tylko dokończę, że to, że wychodzimy też tak wieczorami czy coś w tym stylu, no to jakby jesteśmy świadomi tego, co mogłoby się wydarzyć, ale jakoś no nie chcę siać paniki i tak dalej, bo... Sorry, chodźcie w cień na chwilę. Bo chcę doświadczyć tego miejsca i je poznać i to, że... Okej, nie jest żaden skuter. To, że się tak zachowuję tutaj beztrosko, nie znaczy, że rzeczywiście momentami rafał zniknął. O, jesteś. że jakoś bardzo tak lekkomyślnie tutaj podchodzimy do wszystkiego. Tylko po prostu podoba mi się taka otwartość i też chcę tak po prostu otwarcie na inne życie patrzeć i cieszę się, że mogę tego doświadczać i obserwować. Za bardzo wieje, właśnie schowajmy się. Okej, opowiadaj. Ja chciałem powiedzieć, że my tutaj zwiedzamy wszystko tak naprawdę na własną rękę. Wszędzie, no ma to właśnie lepszy klimat na własną rękę, nie mamy żadnej wycieczki turystycznej, patrzymy jak wygląda to życie neutralnie. Wiadomo, jest bardziej niebezpieczne i trzeba się odnaleźć szybciej, no bo jednak trzeba wszystko znajdować bardzo szybko. Tak, i jakiś ogólny plan mamy, ale głównie no to taki spacer po prostu po mieście tak, i po prostu poznajemy jak to wygląda nie zawsze z tej turystycznej strony, tylko właśnie z takiej tutaj proszę odpadającego tyłu. Tak właśnie, pięknie powiedziane. I taka wolność w podróżowaniu jest dla nas bardzo fajna, że nie mamy, że nie wiem, podjeżdża autokar, mamy ileś tam, jak na przykład na Wezuwiuszu, no to już się stresowaliśmy, czy zdążymy wrócić do, na czas, żeby mieć transport z powrotem, ale tak ogólnie, to tak raczej beztrosko, jedynie właśnie zwracamy uwagę na godzinę otwarcia jakichś miejsc, jeżeli chcemy je odwiedzić, czy po prostu takie rozplanowanie w czasie, jeżeli chcieliśmy wejść tego samego dnia na Wezuwiusza i zwiedzić Pompeję, no to też liczyliśmy się z tym, że mniej czasu będziemy mieli na Pompeję właśnie. I po prostu poza tym mamy listę rzeczy, które chcemy zrobić. Odhaczamy kolejne punkty, przynajmniej po jednym razie. Ale piękny widok. I bardzo nam się takie podróżowanie podoba. Jest super, nie? Jest super! Dotarliśmy na miejsce. Katakumby San Gennaro. Jeszcze trochę informacji praktycznych i wchodzimy do środka. Buongiorno. 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 Hi. Hi. We have these tickets. Okay. So, you can come here, of course. The next tour starts at 2 o'clock. Okay.
Okay, fine. Okay. Where are you from? I'm from Poland. Poland. You have just to wait 25 minutes. Okay. For you. Thank you very much. Mamy 20 minut do startu wycieczki, więc idealny czas na włoską kawę. Chyba dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Jednak wykorzystamy. Uno kafe. Tutaj duo nie kafe. Popełniłam tego błędu, bo czytaliśmy, że jeżeli coś ci proponują dodatkowo do Włoszech, na przykład czy to cukier, bo tam był cukier, teraz tej chwili, i odpowiada się często u nas dziękuję i się kręci. Grazie, tak? Jak mu powiesz. No właśnie grazie po prostu, to by było, że tak. Że poproszę. No a no grazie, to dopiero jest, że nie dziękuję. No właśnie, właśnie. I można się naciąć na tym. Tak myślę teraz, że to 20 minut to jednak za długo, jak taką posłuchałam, że źle powiedziałam. I tu mamy wodę. Żeby tak. Nawilżyć kubki smakowe, dolać, oczyścić. Tak, ja kawę wleję tutaj, żeby więcej. To jest foto. I wtedy będziesz miała mrożoną. O, to tak jak było w filmikach instruktażowych. Trochę mi nie wyszło, ale tak. Żeby było jeszcze mniej kawy. No właśnie. Ja w sumie na co dzień też nie pijam espresso tak gdzieś na mieście. No w ogóle, jeżeli się zdarza na mieście, no to raczej już z mlekiem. Ale tutaj trzeba powiedzieć. Ale to naprawdę smakuje wyjątkowo. Nie wiem jak tak naprawdę takie prawdziwe espresso, ale to jest po prostu, nie zamówiliśmy nawet konkretnie espresso, tylko po prostu kawa. I było po euro taka kawka tuż przy zakupie biletów. Wydaje, jesteśmy cały czas już tutaj. Jak mówisz kafe to espresso. Tak. Mamy już naszego przewodnika, także ruszamy. Tak, jest włoska grupa i jest angielska. I katakumby znajdują się pod takim malowniczym, przepięknym budynkiem. I te katakumby, Ada, są z drugiego wieku naszej ery, także są o wiele starsze niż tamte poprzednie. No jestem ciekaw, co się z tego zachowało w ogóle. Mówiliśmy wam w poprzednich vlogach, że tutaj we Włoszech ciężko jest porozumieć się po angielsku, no ale wszystkie wycieczki, wszystkie muzea no, są zaopatrzone w jakiegoś przewodnika, który właśnie oprowadza po angielsku. Tak samo na dworcach znajdują się osoby, no, które posługują się tym językiem i tam w punktach informacyjnych również można wszystko się dowiedzieć. A, tak, a z mieszkańcami znowu jest ciężko. Z populacją i włosko-angielskim. No dokładnie, ale używamy tutaj głównie do komunikacji ze wszystkimi w mieście angielskiego. Może jakimiś ekspertami, jeśli chodzi o język angielski, nie jesteśmy. Kiedyś bardzo dobrze w sumie mówiliśmy, ale po prostu nie używała się. Tak. Trochę się pozapominało, ale jakoś tak, jak trzeba się dogadać, to się wszystkie słówka przypominają. Może nie jest idealnie gramatycznie i tak dalej, ale no tak, żeby się porozumieć spokojnie. Tak jest na zdolniach. Przewodnicy też mówią tak czytelnie, nie mają. Tkazgom is 5,800 square meters wide, so it's huge. We're not going to visit Tkazgom, for sure. We're just going to visit two levels. The two levels Tkazgom is composed by. Because now we are on an upper level, made between the 3rd, the 6th century after Christ. We finish in a lower level, dating back to the 2nd century after Christ, and one century older. Which could contain more bodies, depending on the depth of the grave, but also a private chapel, a private room, like in our cemeteries. But this chamber was widened when Gennaro was buried here. Could be Apollos, Mars. Eve could be Venus. Goliath, we lost Goliath, but Goliath was after. Then David, of course, was not a Roman soldier.
trudno rozróżnić poganizm i chrześcijaństwo, nie? To same symbole różne znaczenia miały. Tak. Miały tych malowych zaznaczone, widzę tak. Opowiemy wam więcej, jak wyjdziemy. To jest część pogańska i najstarsza. Z drugiego wieku naszej ery. Wejść do ciemną uliczkę. Tak, zwiedzamy najstarszą w ogóle z drugiego wieku tutaj galerię. To byli pochowani Rzymianie. Dawni. I Grecy jeszcze wcześniej. I w ogóle wszystko było przerabiane z tradycji greckiej i rzymskiej. This back the second half of the 3rd century, never restored. San Gennaro jest takim głównym patronem miasta, głównym świętem, bo kilka razy w roku jego krew, która była zachowana w butelkach, bo on był miał w centrum głowy. Dobra, powiem za chwilę, musimy lecieć. Wyszliśmy jeszcze na zabytkową część. Tutaj kiedyś był szpital. Ogólnie to dopiero teraz jest dostępne do zwiedzania, spacerowania. Od 10 lat w ogóle można zwiedzać to wszystko, bo tak, to powstało tylko dzięki społecznej kooperacji. A skończmy jeszcze opowiadać o Gennaro. Tak, o San Gennaro, czyli Święty January. I jest to taki najważniejszy tutaj patron w Neapolu, ponieważ ludzie wierzą, że słuchajcie, jest zebranie potem w kościele, msza, na którym bierze się w konkretnej dacie jego krew, która ma tam tysiąc ileś tam lat. Nie, chyba kilkaset. Aha, no nieważne, w każdym razie w tej wazie potrząsa się, jeżeli wyleje się jakby płyn, krew. W sensie przeleje się, tak, płynny, tak. To wtedy Neapol jest bezpieczny, nie będzie żadnej erupcji Wezuwiusza. Bo on jest patronem miasta, który jest takim strażnikiem, że pilnuje. Chrześcijańskim oczywiście patronem. A jeżeli ta krew zastygnie, no to wtedy trzeba przekupić. W sensie, jeżeli no taka jest, no taka jaka powinna być, tak. Bo no, przez tyle lat nie ma możliwości tak naprawdę, żeby ona była płynna. No ale czasami podobno się zdarza. Pan powiedział, żeby sobie sprawdzić na YouTubie. Jeżeli się zdarza, że nie jest płynna, no to znaczy, że będzie jakaś katastrofa tutaj. Tak, albo i to. Albo trzęsienie ziemi, albo cokolwiek. Była też, ojejku, jak się mówi, epidemia cholery, wybuch wulkanu i właśnie taka to jest zapowiedź katastrofy jakiejś naturalnej, takiej tak, albo choroby właśnie, ludzie się zarazy. Modlą właśnie do Świętego Januarego, żeby jakby o bezpieczeństwo. I żeby było bezpiecznie. I najciekawsze jest to, że w przyszły weekend jest właśnie, no nie wiem jak to się nazywa, no ale właśnie sprawdzenie tej krwi. Tak, no ale msza, podczas której właśnie sprawdzą, czy są bezpieczni, czy nie. Powiedzieli, żeby się za nich modlić, bo za tydzień się dowiedzą. A szpital to też osobny tak naprawdę zabytek. Dzieło sztuki tutaj właściwie, spójrzmy w górę jeszcze. I wszystko właśnie jest nieodrestaurowane w tej dzielnicy. Mhm, tutaj tak w dobrym stanie. 10 lat temu podobno nie dało się wejść w ogóle do katakumb. A tam niektóre freski w tych katakumbach są z drugiego wieku naszej ery. Adam i Ewa i taka przepowiednia trzech kobiet. Właśnie to jest, o tym co mówisz, Adam i Ewa, to albo Adam i Ewa, albo że dawniej Wenus i Mars. Wenus tak? I Apollo albo Mars właśnie widzieli dokładnie. Czyli oni jakby kiedy symbolika. Przyszli chrześcijanie, to przerabiali symbolikę dawną, rzymską właśnie i grecką wcześniej. To co już było, miało nowe znaczenie. Dokładnie, tak, ale już następny fresk z trzeciego wieku, kiedy już przechodziło na chrześcijaństwo wszystko, był malowidłem Dawida, który z procy właśnie strzelał do Goliata, tylko Goliat się zdarł niestety już z tego muru. Także wszystko było po prostu po przypływie chrześcijan przerabiane z symboliki dawnej greckiej i rzymskiej. A jeszcze a propos tej tematyki, która była poruszona w tamtych katakumbach, czyli jak zajmowano się tymi ciałami, to tutaj pan tylko rzucił żartem, bo jeśli chodzi o biedniejsze osoby, to ciała były jedno na drugim. I jakby nie, ciała nie, były było tylko ciało, przekładane terakotą. Terakotą i znowu ciało. I tak? Pan zażartował w sensie, że tutaj się tak mówi, że to jest taka ludzka lasagne. I tutaj był jeszcze grób tego Świętego Januarego dawniej, więc wszyscy chcieli być pochowani jak najbliżej tego San Gennaro, żeby być jak najbliżej raju, bo po prostu myśleli, że czym bliżej tego świętego się po prostu ulokują, tym będą mieli pierwszeństwo do raju. I ale już w granicach chyba 5 albo 6 wieku, bo wcześniej to miało... Z tym, że później te szczątki skradziono do innej miejscowości, jakiś książę właśnie, kradł, książę, tak?
z konkurencyjnego miasta odkradł te szczątki, żeby do niego z takiego małego miasta mnisi i tam rozwijał się. I ludzie, bo ludzie właśnie do niego przychodzili się modlić i jakby że po prostu chciał rozwinąć swoje tak. I ukradł te szczątki po prostu. Żeby ludzie tam przyjeżdżali modlić. Swojego głównego patrona. I strażnika, także to też było takie bulwersujące. Wielka afera z tego wyszła. No i tak jakby przekierował ruch do swojego miasta. Słuchajcie, i to już będzie koniec naszego zwiedzania podziemnego Neapolu. Wydaje mi się, że w miarę, powiedzmy, wyczerpaliśmy ten temat na tyle, na ile mogliśmy my sami, ale warto oczywiście sprawdzić samemu. My jesteśmy samemu, wyczerpani. Tak, przyjechać, zobaczyć, no i na I pewno naprawdę, warto. Przy okazji wizyty w Neapolu naprawdę warto odwiedzić te... O Jezu, kot sobie leży, przepraszam, ja muszę. Serio? Jest kot. Grażyna. I wracamy. Odwiedzić tę dzielnicę, bo mimo, że ona... No ona teraz już jest coraz mniej, tak jak pan opowiadał, to też się kojarzyło z takim zagrożeniem, żeby lepiej nie odwiedzać takich rejonów. Nawet Neapolitańczycy ją omijali szerokim łukiem. No po prostu teraz przez tutaj to i mówił, życie. Że dzięki temu, że ta dzielnica się rozwija, nie ma tej już aż takiej widoty i tak. Po prostu Nowy nie ma aż tylu przestępstw, bo po prostu ludzie mają pracę i nie muszą kraść, żeby mieć na życie. Także też przyjeżdżając tutaj, jakby, no wiadomo, turystyka wiąże się z wydawaniem pieniędzy, zostawiając tutaj swoje pieniądze, też można właśnie tą zapomnianą część tego miasta, tak, tego miejsca, tego części tego miasta. No i tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. My widzimy się już w kolejnym. Ruszamy w dalszą podróż po Neapolu. Dziękuję. Czyli zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, bo to wspiera nasz kanał i zostawienia łapki pod filmem. I zapraszamy też do oglądania codziennych naszych vlogów, nie I tylko wyjazdów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.